Witamy Was wszystkich w kolejnym podcaście w czwartkowy dzień Tak, co? Czwartkowe ten, podcaści, ten troszeczkę newsów, troszeczkę w sumie wszystkiego Tak naprawdę co się dzieje w internetach i tak, w ogóle Takie spokojne podcasty o wszystkim i o niczym Dokładnie, czyli co? Luźne gadki Luźne gadki Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z Wami i ze sobą na chyba na trzy tematy. Dzisiaj będzie taki spokojny, krótki odcinek. Tak, krótki odcinek, 30 minut. Krótki odcinek, zobaczymy. Nie włączałem timera, mam nadzieję, że nie będzie potrzebny. Tak, tak ogólnie chcielibyśmy opowiedzieć, co się działo teraz w internetach, troszkę w Polsce, ponieważ może zaczniemy już ten pierwszy temat. Chcielibyśmy troszkę pogadać o tej całej akcji, która się zakończyła teraz w niedzielę, czyli WOŚP. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. E, tak. E, sprawdzałeś, jaką kwotę już zebrali, więc możesz przedstawić. No, w ogóle w tym roku, jakby no, oni pobijają samych siebie co, co roku, tak naprawdę. Coraz większa ta akcja e, rośnie, tak naprawdę. Mamy z, w niedzielę, tak naprawdę, na czas w niedzieli zamknięcia, tak naprawdę, finału Wielkiej Orkiestry było 175 milionów, milionów. złotych. Tak. No Ogromna kwota. Znaczy, wiesz co, jak na kwestie medycyny, pewnie nieduża, tak? no. No bo same te ceny, wiesz, tych wszystkich urządzeń są ogromne, ale fakt faktem, jakby pomóc tym wszystkim oddziałom i tak dalej, to na pewno wiesz, to jest kropla w morzu, ale zawsze ta kropla, wiesz, powoduje, że komuś jest lepiej, tak? E, tak. No, nie ukrywajmy, wielka orkiestra świątecznej pomocy, no. Jest też tematem troszkę kontrowersyjnym, ponieważ no, komentarze są i za, i przeciw, i właśnie dużo osób jest negatywnie nastawiona, no duża też część jest pozytywna i taki komentarz od osób właśnie takich, którzy wspierają, co roku jest taki sam. Mam nadzieję, że jak będziesz na przykład w pomocy, to powiesz, że na przykład nie chcesz korzystać. Nie w pomocy, tylko w potrzebie, e, potrzebie. nie chcesz korzystać z pomocy tych wszystkich urządzeń, które są z naklejką serduszka, które zostały właśnie zakupione. Wy się wydaje, że to taki znaczy, pospolity to, komentarz. Tak, to jest pospolity komentarz, ale warto to właśnie o tym wspomnieć, że rzeczywiście, bo jeżeli ktoś. Znaczy... Pomóc trzeba, tak? To nie, nie, nie wymaga, że tak powiem, komentarza, ani wyjaśnienia. Tylko kwestia jest właśnie taka. Jeżeli jesteś przeciw, tak? Takich właśnie zbieraniu tych pieniędzy i pomaganiu, no to co? Nie, nie problemem byłoby właśnie stworzenie jakiegoś formularza na zasadzie, że ja nie chcę na przykład być leczonym przez urządzenia, które zasponsorowała orkiestra, tak? No prosta rzecz, tak? Do zrobienia. Masz taki blankiet, no jedziesz do na przykład do szpitala i wiesz, a tam szpital wypełniony samymi serduszkami, nie? Trochę to dość kontrowersyjny fakt. Ale wydaje mi się, że wiesz, jakby, no dobra, jest tam finansowana ta spółka jakby Jurka i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest tak mały procent tej kwoty, którą oni zbierają i którą oni potem przeznaczają właśnie na te wszystkie rzeczy, że ktoś musi za to zapłacić, tak? To nie jest nigdy za darmo, nic nie jest za darmo, więc wiadomo, za niektóre rzeczy trzeba zapłacić, no bo taka jest jakby, no nie wiem, no takie, takie mamy prawo, tak? Za, za niektóre rzeczy musisz zapłacić, czy to podatek, czy różne inne rzeczy, czy różne inne jakby tam sposoby odprowadzania jakby kosztów. Ale dalej to jest przeznaczone ta pomoc, tak? To pomaga ludziom, pomaga dzieciom, pomaga osobom starszym i to nikt, nikt mi nie wymówi tego, że wiesz, wielka orkiestra jest wiesz B i w ogóle, bo oni to tam wiesz zaogarniają to dla siebie. Nie, to pomaga ludziom i to widać na co dzień, bo nie wiem, może, może niektórzy rzadko na przykład bywają w jakichś specjalistycznych szpitalach i tak dalej, ale tamte urządzenia są. One działają, funkcjonują i one są cały czas wykorzystywane. Tak, są, tutaj też się zgadzam. Oczywiście pamiętajcie, że to jest nasza opinia, możecie się z tym zgadzać lub nie. Jeszcze się troszkę podgłośnie, bo widzę, że troszkę jestem słabo. Żeby też nie za mocno, taki mały przerywnik. Tak, są te sprzęty. Dużo osób właśnie wypowiada się, że gdyby nie ten sprzęt, to na przykład jakieś dziecko od nich albo jakby rodzice, ktoś bliski, gdyby nie ten sprzęt, no to po prostu nie, te osoby nie dałyby rady. Także no tak. no no, te sprzęty pomagają. Nigdy się nie dowiemy tak, jak jest naprawdę, czy ktoś tam bierze większą sumę, czy nie. Mnie to w sumie nie interesuje zawsze dawałem i będę dawał, bo jest to cegiełka, która może komuś pomóc, a mam nadzieję, że nie i nikomu tego nie życzę, jak my trafimy na takie cięższe czasy, że coś się stanie, może i nam się to przyda, Dokładnie. nam pomoże, żebyśmy mogli to Tą całą sytuację przeżyć. No, ale najważniejsze no. chyba podejście jest takie, nie? że nie przeszkadzaj w pomaganiu. Na tej zasadzie. Mm -hmm. Jeżeli cię to nie interesuje, okej, okay, dobra, to cię to nie interesuje, nie musisz dawać. To nie jest przymus, że ktoś ci wiesz, będziesz musiał tam włożyć te pieniądze swoje. Nie, to ale przynajmniej nie przeszkadzaj. tak? Na tej zasadzie. I jakbym wiesz. W ogóle Wielka Orkiestra w ciągu chyba 32 lat w ogóle grania Wielkiej Orkiestry zgromadziła 2 miliardy złotych stary. Nie wiem, czy to... Wiesz, to jest taka duża suma. Wiadomo, jakby wiesz, Fundusz Zdrowia wymaga 100 razy więcej tych pieniędzy, ale to dalej jest 2 miliardy złotych na pomoc ludziom, tak? To jest ogromna kwota i zbierana jest na całym świecie, tak? Bo to nie jest tylko Polska. To są wszystkie kraje ościenne i tak naprawdę tam, gdzie że tak powiem, ktoś wyrazi chęć stworzenia w ogóle sztabu Wielkiej Orkiestry, to tam właśnie powstaje ten sztab i można na przykład, widziałem na przykład relacje z Bali Albo o. na przykład z Indonezji Z Filipin, z Australii Też działają tam sztaby, też jeżeli jesteś Nawet na wakacjach i powiedzmy Możesz nawet spotkać po drodze gdzieś tam Jest w ogóle wywieszona zawsze informacja Gdzie jest taki punkt i możesz na przykład tam podjechać Na przykład przekazać swój datę, nawet jeżeli jesteś na wakacjach Tak, e, dużo jest Właśnie osób, wolontariuszy, którzy się Zgłaszają i no, zbierają Pieniążki na, dla potrzebujących W tym roku to była walka e, dla płuc, tak, po, dla płuc pandemii. po pandemii bardzo, bardzo ważna walka, tak, bo mhm. sami dobrze wiemy, bo też przeszliśmy niestety covid a że no te płuca nie są już takie, że tak powiem, w takiej dobrej kondycji jak przed pandemią i całą resztą. Ja to po sobie widziałem, bo ja na przykład jak jeszcze mieszkałem we Wrocławiu, no to dwa tygodnie mnie męczyło dość mocno, a następne pół roku ja praktycznie, wiesz, pierwsze piętro i ja nie potrafiłem złapać tchu, nie? To, no, to było koszmarne. Dużo osób i nawet do teraz zostało im problemy właśnie, że ciężko mają z oddechem, też niektórzy po prostu stracili smak, węch i do teraz jakby nie odzyskali tego, także są skutki, no ale jakby to są takie kontrowersyjne tematy, dużo osób też się nie zgadza, żeby nie było niby COVID-a lub nie, ale my patrząc na to, że... No jednak ja przechorowałem, tak? tak. No i to nie było raz, bo byłem dwa razy tak naprawdę chory. I wiem, bo się wymarł, jakby też przeprowadziłem test i mam potwierdzenie, że byłem chory. No niestety, no byłem chory, przeży, przeżyłem. Niektórzy niestety nie mieli tego szczęścia, bo niestety gorzej trafiło, ale mam nadzieję, ten, mam nadzieję, że po prostu już się to powoli będzie kończyć. W sensie, to nigdy nas nie, nie opuści, ale najważniejsze jest po to, żeby zostać po prostu w zdrowiu i tak się no, tak. rodzaj. Jak widzicie, lub zauważyliście, no już nikt nie wspomina o COVID-zie, ale wiem, że był. Patrząc na to, że moja narzeczona jest pielęgniarką, więc. Z pierwszej słysza... ręki, tak Z pierwszej naprawdę. pierwszej ręki słyszałem wszelkie historie. I tak. I tutaj chcieliśmy jeszcze wspomnieć o pewnej akcji osoby, o której już gadaliśmy w naszym odcinku, czyli o Buddzie. Tak, o Kamilu Buddzie który oczywiście jak to. Już w sumie od momentu rozpoczęcia kanału i jakby zgromadzenia trochę większej ilości widzów, zawsze coś przygotowuje na wielką I sumę orkiestrę. pieniędzy. No, no to tutaj akurat sumę pieniędzy. No i co, w tym roku się przebrał za tak. staruszka i jednym, jednemu z wolontariuszy wyrzucił uwagę do puszki 100 tysięcy złotych. Tak? 100 tysięcy tak, wiadomo, to też jest mega kontrowersyjny temat, bo z jednej strony mamy osobę, która jakby Zarabia na tych filmach, tak? No bo jakby nie było ten jakby YouTube'owy algorytm i tak dalej dalej jakby mu te pieniądze za wyświetlenie tak, i tak dalej. Ale tutaj warto wspomnieć, że nagrał on bardziej jakby, krótszy film, na którym aż tyle nie zarobi albo nie ma zarabiania. No tak, ale wiesz, bo chodzi mi bardziej o to, że. E... Nawet jeżeli nie masz jakby tych. Jakby, wiesz, od jest krótki, tak, ale z drugiej strony, wiesz, ilość kliknięć, tak, ilość wejść na tym, samo gen, generowanie ruchu na tym jak wyzwala jakieś tam ten funduszek, który on po, po prostu wezmę do siebie. Fakt faktem, oddaje to na, potrzebuję, na szczytny cel, i szacun za to, bo naprawdę, wie, no nie wiem, no mam wrażenie, że nie jedna osoba, która że tak powiem, zarabia nawet więcej niż Budda i więcej niż ta cała jego ekipa, nawet Jednej dziesiątej tego nie oddaje po prostu na wielką orkiestrę, i to naprawdę jest w, warto docenienia. No tylko no, mówię, to jest kontrowersja tego, że on jakby dalej nie jakby korzysta na tym, bo to jest rozgłos, nie? Tak. No i dużo osób komentuje w internecie tę sytuację, że on tylko jakby promuje siebie, no bo teraz tak naprawdę. Mm, jest ogromnym twórcą. Jest ogromnym, ale było pełno. Y Opisów tej sytuacji w telewizji, więc właśnie był, czytałem taki komentarz, że no, dał niby tylko tysiąc złotych, ale był tyle razy w telewizji, która tak powiedzmy, reklama, która kosztowałaby o, wie o wiele więcej. No tak. I się tym wysługuje, ale. Ale pan... wiesz, fajne mhm. było to, że na przykład, bo ja akurat oglądałem ten moment, w, jakby z live, jeżeli chodzi o finał Wielkiej Orkiestry i sztab główny w, pod Warszawą. W, sumie w Warszawie, ale pod Stadionem narodowym i było takie właśnie też szybka przebitka, że Jurek dostał szybko jakąś kartkę, on to przeczytał i drodzy, drodzy państwo, drodzy oglądający, mamy właśnie informację z przed chwili, że do jednej z krakowskich puszek zostało właśnie wrzucone 100 tysięcy złotych i było takie zdjęcie pokazane, jak właśnie oni szybko w ogóle, bo oni zapakowali te pieniądze do tej puszki, ale od razu, żeby wiadomo bezpieczeństwo i tak dalej, funduszy, no to nie od razu poszli do sztabu, żeby to tam po prostu zdeponować, żeby to po prostu gdzieś nie Albo żeby się tam nikt po prostu do tego nie doczepił. E, tak. E, także moje zdanie takie nieważne, czy masz pieniądze, czy na tym zyskasz, czy nie, ale dałeś coś od siebie, pomogłeś. Nieważne, czy on zarobił na tym, czy jakby ma większą sławę. No i dobrze tak naprawdę, bo przez to zwiększą się jego zasięgi i może robić więcej akcji, bo on strasznie dużo pieniędzy też przeznacza na pomoc innym osobom, więc no. Co Choć, w tym złego jest? Choćby głupia akcja, wiesz, na zasadzie nie wiem, czy to były Kielce, czy to było gdzieś inne w ogóle jakieś miasto, ale powiedział, że on przez chyba ileś godzin, ten tankuje ludziom tak naprawdę samochody, tak? Tak po prostu, nie? To była po prostu głupia, znaczy może nie głupia, ale akcja taka, że wiesz, pół miasta się zjechało na jedną w tą... W Zablokowało wszystko. Zablokowali wszystko, ale rzeczywiście to dalej było jakby, wiesz, na zasadzie, no pomógł tym ludziom, tak? Były przecież, wiesz, choinki, tak? Bo była akcja też z choinkami przed świętami, że też rozdawał chyba cały i choinek tak naprawdę. Wielka akcja budysz z siedmioma samochodami. No dalej jest to jakby, nie było rozgłos, tak, fakt, no ale dalej jakby te nagrody zostały oddane tym osobom, które to wygrały. No... Zdania można mieć podzielone, bo można wiesz, powiedzieć, że no to dalej jest skok na kasę, ale dalej, jakby nie było, ja jestem zdania, że no, niech robi tak naprawdę te projekty i coraz większe, coraz większe, bo mam wrażenie, że w przyszłym roku, jeżeli ten rok mu pyknie, to mam wrażenie, że Wielka Orkiestra może dostać chyba więcej niż 100 tysięcy. No, zobaczymy, zobaczymy. Także pamiętajcie, to jest nasza opinia, więc. Jeżeli się nie... zgadzacie, spoko, jeżeli się nie zgadzacie, to też spoko. My nie będziemy, ja tak powiem, osądzać nikogo, jeżeli chodzi o jego zdanie. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, bo też chętnie byśmy się z Wami, że tak powiem. Tak, co, wy, co wy sądzicie o tej sytuacji i, i tutaj. No, o tej sytuacji tylko. No, po prostu. Ja chcę, bym jeszcze, jeszcze bym chciał jeszcze A, wątek e, wspomnieć, o, bo rozmawialiśmy i szukaliśmy na, 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 na ale drogo e, aukcje od innych osób, co wystawiały, i razem chyba doszliśmy do wniosku, że w tym roku. Były słabe wystawione te aukcje. Właśnie tak. To też trochę mnie znaczy może nie tyle, że zabolało, ale kwestia była zdziwiło taka, że bardzo mnie to, bo pamię... pamiętny rok tamten, czyli 2022/3, bo to był finał tak naprawdę jak zwykle w styczniu. E... Te aukcje były takie bardziej jakby, nie wiem, na takim wyższym poziomie na zasadzie, że te rzeczy, które zostały wystawione na aukcji miały jakby wyższy poziom. Na zasadzie, nie wiem, że był jakiś wyjazd z kimś tam za granicą na dwa tygodnie, to był, co, to był jakiś samochód, to było coś tam, co było coś tam. A w tym roku mam wrażenie, że dużo ludzi jakby, nie wiem, to co wystawiało to miały takie... Wiadomo, to zawsze jest symbolika, tak? No bo to nigdy nie idzie do tej osoby, która to wystawiła, tylko zawsze to idzie na, na konto wielkiej orkiestry. Ale z drugiej strony, nie wiem, takie bardziej interesujące były te rzeczy. W sensie mhm. na, dużo bardziej interesowało Cię to, że może rzeczywiście, może spróbuję na przykład wylicytować coś fajnego, gdzie ja na przykład w tym roku przeglądałem to i miałem takie. No dobra, ktoś wystawił 300 foteli na przykład, no, takich samych, na zasadzie tylko kolory się zmieniły. E, mówię, no spoko, no dobra, jak ktoś urządza dom, no to okej, okay, to to jest dla niego coś warte. E, nie wiem, jakieś projekty ogrodów i tak dalej, wszystko spoko. Ale mówię, no nie było jakiejś takiej, jakieś, nie wiem, rzeczy, które na przykład powiedziałbym, no nieważne, nie, kurna, idę w to. Nie, nie, nie potrafiłem sobie znaleźć w tym roku czegoś takiego. Tak, oczywiście nie negujemy tego, bo to fajnie, że. To zawsze jest pomoc, nie? To, tak, to zawsze nie jest, jest moje pomoc. negaty. To nie jest na zasadzie, że ja to neguję, że ja nie lubię, że w ogóle, że dajcie sobie spokój, kurwa mogliście wystawić, nie wiem, swoje Ferrari i tak dalej. Nie, tylko po prostu jak. Szukałem czegoś, że ja chciałbym pomóc, tak? Ja chciałbym wpłacić jakąś kwotę pieniędzy właśnie na jakąś rzecz, żeby to wylicytować. To właśnie nie potrafiłem znaleźć czegoś takiego. Nie wiem, czy ty tak też miałeś. No, miałem dokładnie to samo. Ja oczywiście cieszę się, że te, ci znani ludzie wystawiają na przykład jakieś spotkania, gra w golfa albo sukienka, na przykład od tutaj świątek, no. tej czerwonej, pamiętnej, gdzie jako jedyna właśnie była, jakby była w takim. Czerwonym kolorze, inni jakbym, inne tenisistki były właśnie w innych w innych tych samych kolorach. Eee, jakby zawsze eee, coś. Nie, nie, tak. wróć, jedyna rzecz, która mi wpadła w oko. ale no. to I tak nie, nie raczej nie, dałoby, nie dałbym rady, że tak powiem, zalicyzować tego. To był mecz Badmintona z podsiadło. Tak, tam było chyba około 30 tysięcy, jak patrzyliśmy, a nie wiem do jakiej ceny wzrosło. Nie, też nie widziałem, ale mówię, tak jest, to chyba była taka jedna, jedna aukcja, którą widziałem, że to jest takie. Eee, to jest taki, wiadomo, bo to zawsze jest na, na szczytny cel, ale to był takie to troszeczkę żarci. Nie Badminton, 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 Badminton. Dobra, nieważne, gramy w paletki. Dokładnie. Dobra, to przechodzimy do takiego drugiego tematu, yy, którym jest nałożenie kary przez UOKiK. Tak, Urząd Ochrony, yy, praw, znaczy konsumentów i tak dalej i no ogólnie, no wiecie o co chodzi. Tak, nałożył 72 miliony kary yy, dla firmy. A, a, a auto. Tak, a, a auto. E, tak, no to co? Wprowadzali ludzi w błąd. E... Tak, oczywiście, ukryte koszty, y, wiesz, sprzedaży używanego samochodu, tak? No bo co? Przychodzisz do firmy, chcesz kupić używane auto, a nic mówią, no dobra, to ono jest za 22 tysiące. Ale jak chcesz, żeby ci wydać to auto, to jeszcze tak 1800 zł za coś tam, ty tysiączek, ty coś tam, to coś tam i koniec końców wychodziło ci 27 tysięcy. Tak, w skali jakby z tego, co pamiętam i dobrze czytałem, e... Ubezpieczenia, niby potem dawali jakieś zniżki, albo jak też brali 1400, bo 1800, tak jak wspominali, złotych za to, że po prostu doradca im pomagał, to wszystko, a to oczywiście nie było, nikt o tym jakby nie mówił. No, nie? Że to nie było jakby podane w oficjalnej cenie samochodu, a bez no. tych kosztów nie dało, tego, nie, dało się, nie dało się rady kupić tego samochodu za tą cenę, która była podobno wylistowana na ich stronie. Tak, no? ch chyba, chyba też tam ukrywali jakieś informacje o tych samochodach, no ale. Ale jak to jest zawsze, wiesz u nas w Polsce to jest no. ma magia tak naprawdę samochodów używanych że tam zawsze jest jakiś wał na tym tak Tak ale to wiesz to bardziej jest w takich sytuacjach jak jakby prywatnie albo jakiś komis sprzedaje ale firma AAA Auto jest dosyć dużą firmą która sprzedaje dużo tych samochodów używanych e Nasz, no chyba nawet kolega kupił z tej firmy auto, Łukasz tego. A, no, może nie wiem, tak, nie pytałem. Nawet. Pozdrawiamy e, tego czerwonego Citroena, Jak pamiętam, właśnie, chyba z, właśnie z tej firmy, e, ale nie narzeka, więc mm. chyba mu się przyfarciło. No, ale wiadomo, no, Polska jest, wiesz, mi, ten, w Polsce jesteśmy mistrzami tego, że e, potrafimy obchnąć. Że tak powiem, samochód, który tak naprawdę nie, na, nie nadaje się do jazdy, ale jest, dalej, dalej jesteś w stanie go opchnąć komuś, tak? Tak. Polak powie, podtrzymaj mi piwo, i ja to zrobię. Tak, ja to sprzedam, nie? Spoko, luz, nie ma sprawy, ja to sprzedam, nie? O. Ale no w sumie wcześniej chyba też Uoki gnał e, też wysoką karę, bo chyba 40 milionów złotych dla T-Mobile. 20 albo 40, 20, 20, 25, tym, tak na T-Mobile, bo też chyba wprowadzał ludzi w błąd, jeżeli chodzi o ich ofertę. No właśnie tak, to jest że... ciekawe, bo teraz się słyszy no. dużo chyba częściej nawet o takich sprawach, gdzie się ten UOKiG jakby uaktywnia. Tak, bo teraz właśnie działają. Oni co w końcu coś robią pożytecznego i mam nadzieję, że ta posła będzie trwała dalej, i bo dużo jest takich scamów. Wy, Takim przykładem może być na przykład Biedronka, jak są e, chyba Biedronka, jak są te na przykład promocje, gdzie trzeba kupić ileś tam sztuk i one są na przykład coraz mniejszym druczkiem. Tak. Albo na przykład w Lidlu chyba też jest zawsze coś takiego, że ok, możesz kupić, ale na przykład potrzebujesz karty stałego klienta w aplikacji, tylko tam musisz kliknąć ten kupon, e, tak, do tego możesz tylko na przykład cztery sztuki i to tylko w wybranej dacie, nie? No. na tej zasadzie, że wiesz, przychodzisz, niby widzisz ten czerwony napis, nie, ale na przykład już data jest prze, prze, przedawiona, tak? A to dalej jakby wisi jako promocja, wiesz, teoretycznie idziesz do kasy, kupujesz, patrzysz, no nie ma już tej zniżki. nie? Tak. E... To jest, wiesz, no, ja znaczy wiadomo, nie, każdy chce sprzedać swój produkt i jeszcze na tym zarobić, no tylko po prostu no to jest nieuczciwa tak naprawdę praktyka no i te, te firmy po tym akcjach, które się teraz dzieją no powinny trochę nad tym jednak Przystopować, tak? Z takimi jakimiś dziwnymi zagrywkami. Tak. Nie ukrywam, ale no, my jako konsumenci też powinniśmy czytać takie wszystkie kartki wywieszone to wszystko doszczędza no tak, więcej. Jakby... Czasami, wiesz, potrzebujesz no. lupy do tej, do tej wiesz, <grym> gwiazdki z dodatkową gwiazdką, z trzema gwiazdkami i jeszcze wiesz, i co regulaminu tego więc sklepu? Nie coś jest źle, ale jednak jakby te informacje są, ale no jakby. ten schemat, który jakby oni jakby robią, mi się według mojego zdania, nie, jakby nie podoba. No tak, no bo to jest, wiesz, no, ukrywanie takiego właśnie, wiesz, takich, to są takie akty, które ci mają niby zachęcić, ale tak naprawdę e, no dopiero właśnie jak się ułoki tym zajmie, no dopiero wtedy wychodzi na to, że, wiesz, firma na tym dosłownie, wiesz, robi ławały. No, to mnie denerwuje, że cena, największa cena, która jest na karstce, to jest cena na przykład po promocji, a takim malutkim druczkiem jest dopiero cena, jak chcesz kupić na przykład jedną sztukę, nie? Ja tak a... potem patrzę, kurde, ile to kosztuje? Ej, a co? Właśnie pomyśl, pomyśl o tym, że na przykład są e, takie wiesz, czerwone kartki, nie widzisz, pisisz, widzisz, promocja, coś w tym stylu, i patrzysz na przecenienie o jeden grosz, nie? A są też takie sytuacje. No to są akcje takie dziwne. Nie? że na przykład, masz 5,98, nie? Mówisz, kurwa, no, no, no dobra, widzę tą promocję. A potem patrzysz na poprzednią cenę, gdzie teraz właśnie w ogóle weszła ta, gdzieś nie wiem, jakoś tam, nie wiem, pół roku temu to było, że musi być ta cena z 30, 30 dni. 30 dni. No i tak patrzysz na tą cenę z 30 dni ogroż. Ale powiem Ci, że ja się nie spotkałem osobiście na przykład z taką sytuacją. Widziałem to tylko jakby w internetach, e, takie promocje, zawsze. Śmiechałem z, tego, z tych sytuacji, ale mi się osobiście to nie przytrafiło, nie wiem, jak tobie. Mm, nie się chyba tego raz przytrafiło, i to było na zasadzie takiej, że przyszedłem też w sklepu, chciałem po prostu kupić zgrzewkę chyba napojów jakiegoś nie, patrzę, o spoko, promocja, nie? ale wiesz, oczywiście do momentu, jak nie wiesz, nie podeszedłem do samej tej, wiesz, plakietki z ceną, to tak patrzę, no super ta promocja, no grosz mi opuścić, no Zajebiście. No wiem, że to, to dalej jest nazwane promocją, tak? No ale jakby nie było, no. Takie, to było takie dziwne, nie? No, w zasadzie, no, no dobra, i tak to kupię, no bo potrzebuję, ale z drugiej strony to to nie jest promocja, to jest tylko zwrócenie twojej po prostu uwagi na to, że wow, to jest promocyjnej cenie. Tak. E, I co? Przechodzimy do ostatniego tematu, który według mnie jest chyba... E... Najbardziej, najbardziej obrazoburczym tak. chyba tematem w, ten, właśnie w tym odcinku. E, tak. E, nie wiem, czy to było wczoraj, czy tam dwa dni temu, ale właśnie wy... wyciek został opublikowany w film od pana Popka Monstera. Tak, e, sławnego jednego z wykonawców grupy Gang Albanii. <laughs> e, tak, e, sprawa wygląda. Nie, jeżeli nie słyszeliście, to, to pokrótce tak opowiem o, co wyszło. E, w, jakby wyszedł, wyleciał filmik, został ukazany filmik. E, jak Popek jest u pani lekkich obyczajów? E, Podobno I... nie był, ale to wiesz, jak to wygląda z popkiem. Bo pani że nic nie wiadomo, co jest co Nie było pewnej pani i wypowiedział. Nie wiem, czy mogę wypowiedzieć, bo to są brzydkie słowa, ale po prostu powiedział, że zrobi. No powiedz, no niestety trzeba to ubrać słowa. Od, Odda ekskrementy na nią. Tak, że po prostu nasra jej do buzi i yy, zrobi coś nieprzyjemnego z, yy, z, jakby z jej psami. Nie chcę powiedzieć, bo to jest brzydkie słowo, ale. Można to nazwać zoofilią po prostu. No, to jest ogólnie, wiesz, jakby pato ogólnie to jest temat patologii w ogóle w internecie i w polskim internecie chyba, znaczy wiadomo, w, każdy w każdym kraju na pewno znajdzie się jedna patologia i pobijająca drugą, ale mam wrażenie, że, czas, że w Polsce to zaczyna wybijać po prostu do jakichś takich niewiadomo jakich poziomów, nie, że yy, coraz więcej się słyszy o dziwnych przypadkach, coraz więcej się słyszy o jakichś tam naprawdę takim, yy, wiesz, to już naprawdę zakrawa już o, wiesz, jakieś takie łamanie prawa, ale już na takim turbo-wysokim poziomie. I no nie wiem, czy to się kiedyś skończy. Mam wrażenie, że nie do momentu, jak z tego będzie czerpana kasa, bo to się będzie oglądało. Inaczej. Według mnie, jeżeli dopóki nie stanie się komuś prawdziwa krzywda, to ludzie będą szukać atencji, bo moja opinia teraz, to co się dzieje w polskich internetach, ludzie po prostu szukają na siłę atencji i. Będą to robić, no bo no, to się sprzedaje. No to, to, się, to się ogląda, z tego są reklamy, z tego jest kasa. to na, Kasa napędza te, dalej kolejną No Trzeba powiedzieć, no, przykładem chyba genialnej, że tak powiem, patologii, która się odbywa w polskich internetach, to jest Magical i ogólnie rodzina Magicalów. No teraz już jest. Teraz ciszej, ale spokój, teraz jest. Tak. Natań Marcoń, który. Y po prostu w świecie freekwajtów robi takie rzeczy, atakuje każdego, nie chce potem walczyć, różne teorie spiskowe. E, ale mówię ci, to, no. da, to jest, wiesz, mówię, to, to wiesz, pa, takie patologiczne sytuacje generują kolejne, wiesz, wyświetlenia, kolejne reklamy, kolejne właśnie kasy. Mhm. Wiesz, ludzie to oglądają, bo chcą się dowiedzieć tego, co się tam dzieje. Wiesz, na zasadzie to jest jak serial, tak? To jest kolejny odcinek po, jakiejś pojebanej akcji. Sorry za przekleństwo, ale to już naprawdę, to w takie bycie, no, pojebanym. No, e, a wracając jeszcze do Popka, e, właśnie był filmik, nie oglądałem, bo nie chciałem, e, jak e, był filmik, na którym swoim przyrodzeniem, e, no po prostu <laughs> uderzał te psy, uderzał po prostu po ich mordkach, ja się swoim przyrodzeniem. Ja mam, ja, ja mam wrażenie, że nas YouTube za to zbanuje, stary. <laughs> <laughs> mam nadzieję, że nie. Sorry YouTube Administration. No i co? Potem przeprosił... Chyba, P... chyba ustawimy ten odcinek jako plus 18. <noise> żeby przypadkiem nie, nie zostać zbanowanym. bo zasięgi spadną. Oj tam, oj tam. E, tak, e, Nagrał film, gdzie zwalił to na to, że, no, nie ukrywajmy, ale on dużo brał narkotyków i że po prostu w głowie mu się już pomieszało. No, nie chcę znowu, mocno. znowu używać jakichś takich brzydkich słów, których użył. Tam chyba wjechało coś na mocno, tak, za mocno trochę. Tak, no, ale w mojej opinii bo według prawa jakby nie ma, jakby chyba nie mogą nic mu, im zro, jakby mu zrobić na tej podstawie bo nie ma w kodeksie e, o jakby takim e, uprawianiu na przykład. Znaczy nie no, to jest, to jest podpięte podpięte podznacanie jest nad znaczy, zwierzęciem. Czytałem, czytałem tak. właśnie, że, to, że niektórych rzeczy, które tam zrobił, jakby nie ma w kodeksie i teraz. Nie ja, ustawa tego nie przewiduje. Tak, ustawa tego nie przewiduje i nie wiem, jak to się dalej potoczy. Mam nadzieję, że jakieś tam konsekwencje. Pójdą dalej. No e, to wy wy tylenem. wypadałoby, bo rzeczywiście, no fakt, faktem może i Popek jest z lekką patologią. A znaczy, może lekką, to już może nie, bo po tej akcji, ale z drugiej strony, no tego, tego, tego to się nie powinno promować, tak? Takich rzeczy i. Z jego zasięgiem, no bo jakby nie było dużo ludzi, go powiedzmy słucha, ogląda, no nie wiem, co tam jeszcze może ten Popek teraz wyprawia w internetach, ale z drugiej strony. Zatuluję no, sobie całą twarz. Znowu. No już pomijając to, nie, ale kwestia jest taka, że po prostu to nie powinno zostać nagłośnione, nie. To powinno wiesz na zasadzie, wiesz, wysiąść się za to, że tak powiem nie wiem, czy to policja, czy prokuratura, no, nieważne. W każdym razie to powinno zostać ukrócone i wiesz, zamknięte kanały, i tak dalej, żeby się to skończyło. Po, I w taką stronę to powinno iść, a nie na zasadzie, że o, ja przeproszę, teraz kolejny filmik nagram z przeprosinami, nie róbcie mi nic złego, a potem kontynu kontynuujemy bycie pojebanym, tak? Tak, i znowu mu odbiję. No. Także zobaczymy, jak sytuacja się potoczy. Mam nadzieję, że pozytywnie. E, I tyle. Szybki. Mam nadzieję, że to był szybki podcast. Ja mam bo... wrażenie, że to dalej wyszło do 60 minut. Nie? Bo to nie to... mam timera, nie włączyłem, bo uznałem, że szybko to e, omówimy, ale... Jak oglądaliście, jak oglądaliście wcześniejsze nasze podcasty, to my się lubimy rozgadywać. I, I przy okazji i, zbaczać, zbaczać na ile tematy. Także no, no. to co jesteśmy? Mam nadzieję, że nas za to polubicie, mm. albo już lubicie. No, dalej czekamy na wasze komentarze, bo chcemy się dowiedzieć też waszych, właśnie waszego jakby stanowiska w pewnych tematach, żebyście właśnie nam dali też swój jakby taki odzew na zasadzie, czy coś poprawić na przykład, albo na przykład czy jakiś temat bardziej rozwinąć, ewentualnie czy coś was bardziej interesuje, żebyśmy właśnie nagrali o czymś temat. Więc czekamy na wasze odzew. Dziękujemy wam bardzo dzisiaj za kolejny odcinek. Mówił do was. Patryk oraz fryta. I zapraszamy oczywiście do lajkowania, subskrybowania oraz dzwoneczka. Dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco z naszymi filmami. Tak Pamiętajcie że? też, że na socialach mm. zawsze jest odliczanie do nowego odcinka, żeby sobie ustawić. Oraz spoilery. Powiedzmy, co będziemy nagrywać w kolejnym odcinku. Szczególnie na przykład wtorki z filmami. Tak, najczęściej wtorki z filmami są takie, że przygotowujemy troszeczkę tutaj rzeczy, na tak. stoliki i różne inne rzeczy. Znaczy, nie wiem, czy to ubiorem, czy na przykład wystrojem, ale staramy się właśnie, żeby było tak klimatycznie bardziej. No, mam nadzieję, że to się rozwinie. Może będziemy w jakichś strojach jeszcze specjalnych. Ale takich... to chyba bardziej. No, zobaczymy. Także dziękujemy jeszcze raz i trzymajcie się i do zobaczenia. Do razie,